Drodzy Państwo, ja nazywam się Sławek Drążkiewicz i jestem współzałożycielem firmy Grupa 4P. Dzisiaj przez kolejne 7 minut chciałbym zaprosić Państwa na wysłuchanie pewnej opowieści, naszej historii na temat szans i zagrożeń, które stoją przed firmą zajmującą się szkoleniami w tych trudnych i nowych dla nas wszystkich czasach, czyli czasach pandemii. Na początku muszę powiedzieć, że ta historia będzie utrzymana w pewnej konwencji. Konwencja ta nosi nazwę Pecha Kucha, co oznacza z japońskiego takie różne rozmowy, ale oznacza, że cała prezentacja zawiera się na 20 ilustracjach, a każda z nich zmienia się automatycznie co 20 sekund. W ciągu tych 7 minut postaram się opowiedzieć Państwu o wyzwaniach, z którymi my i nasi klienci mierzyliśmy się od początku naszej pracy. A ja nawet jeszcze wcześniej, bo moje doświadczenia z prowadzeniem szkoleń, prezentacji i pracy w roli specjalisty technicznego sięgają 2010 roku. Wydaje mi się, że przez tych kolejnych 8 lat, kiedy pracowałem w korporacji, poznałem wszystkie grzechy i wyzwania stojące przed prelegentami i instruktorami. Po wielu latach pracy w korporacji wraz ze wspólnikami postanowiliśmy założyć coś własnego i szukać swojego miejsca na rynku. W ten sposób w 2018 roku powstała nasza firma. Było nas czworo i to jest istotne: architekt, instalatorka, konstruktor, no i ja, informatyk. W ten sposób z pracowników korporacji szybko staliśmy się przedsiębiorcami walczącymi z twardym, konkurencyjnym rynkiem, ale co chyba ważniejsze, ze swoimi przyzwyczajeniami, które musieliśmy szybko dostosować do nowych warunków pracy. Okazało się, że wyzwania, przed którymi 2 lata później stanął cały świat w 2020 roku, my musieliśmy pokonać dużo wcześniej. Byliśmy typowym startupem. Na początku bez stałego miejsca pracy, w rozproszonej strukturze, budując system pracy, który mimo tych niedostatków miał być bardziej efektywny niż inne, no bo przecież walczyliśmy o przetrwanie na tym, jakby nie było, trudnym rynku szkoleń. I teraz tak, każda zmiana na początku wywołuje lęk. Nie inaczej było z nami w 2018 roku i wszystkimi innymi w 2020, kiedy poszliśmy chyba na najdłuższy na świecie 2-tygodniowy home office. Szybko jednak zdaliśmy sobie sprawę, że stare problemy związane ze szkoleniami oglądane pod nowym kątem nagle wydają się nowe, chociaż tak naprawdę po prostu wymagają jedynie naprawy tych naszych starych błędów. Nudne konferencje, nudne prezentacje, czy tak zwana śmierć przez PowerPoint, nie są problemami nowymi. Oczywiście teraz łatwiej wpaść w pułapkę nudnych szkoleń, nudnych i nieefektywnych. Tutaj jednak największe wyzwanie stoi przed prowadzącym, bo po jego stronie jest ciągła walka o atrakcyjność tych treści, które on przedstawia. I to on musi być tym superbohaterem, któremu zależy. Zależy, aby być bardziej atrakcyjny niż powiadomienie na Facebooku, ciekawszy niż kolejna runda Counter-Strike'a albo World of Tanks. Treść tego, co mówi, musi być bardziej przystępna niż nowy artykuł na pudelku na przykład. To na nim spoczywa główny ciężar tego, aby nie stracić uwagi osób po drugiej stronie ekranu. Okazuje się, że wyzwania, z którymi się spotykamy, mogą też być dla nas szansą. Skoro już prowadzimy spotkanie online, może warto je od razu nagrać, na przykład na YouTube. Jeżeli uczestnik musi iść na inne ważne spotkanie, odebrać telefon albo przełączyć się na inny wykład, to nie musi rezygnować z mojego kursu. Dostaje link. Tego samego wieczora nadrabia materiał, o którym mówiłem. I ta jednostronna komunikacja to wciąż za mało. Trzeba dać szansę uczestnikom, aby oni również pokazali, że są aktywni w przyswajaniu wiedzy. Systemy wspomagające uczenie, pozwalające sprawdzać obecność, zlecać i sprawdzać zadania, są według mnie ważne i obowiązkowe wręcz. Dzięki temu i ja, i uczestnicy gramy według tych samych zasad, bo obydwie strony się starają. Dodatkowo przy złożonych, trudnych szkoleniach ilość specjalistycznego oprogramowania i potencjalnych problemów z jego instalacją staje się wyzwaniem. Sprawia to, że lepiej jest przygotować stacje robocze i dać do nich dostęp uczestnikom przez pulpity zdalne. My tak na przykład robimy. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to trener może podejść do komputera uczestnika i fizycznie pomóc rozwiązać jego problem, pomimo że tej osoby tam nie ma. Wszystko to sprawia, że kursy zdalne pozwalają być paradoksalnie bliżej uczestników szkoleń, bo nie tylko w trakcie jego trwania, ale także poza godzinami oficjalnego szkolenia. Dzięki nagraniom online i zadaniom na odpowiedniej platformie uczestnik może wyciągnąć więcej ze szkolenia niż w takiej formie tradycyjnej. Musimy tylko jako prowadzący wytworzyć w nim świadomość, że dostaje coś fajnego. Nasze podejście, jak widać, sprawdza się. Uczestnicy naszych szkoleń potrafili docenić nasze zaangażowanie. Jeżeli nam się udało, to jestem przekonany, że każdemu, kto wykaże się odpowiednią determinacją, również uda się dostarczyć równie ciekawe albo bardziej nawet ciekawe szkolenie w takiej formie. Uważam tylko, że kluczem do tego podejścia jest wyjście poza schemat nudnej prezentacji przed kamerką. I muszę jeszcze wspomnieć o kilku rzeczach. Jak udało nam się dotrzeć do klientów?
Wiadomo, że szkolenie pracowników dla pracodawców to koszt i często też jest to dość niski priorytet w budżecie. Dlatego istotne jest, aby pracownicy znajdowali dofinansowanie, a firmy takie jak my znajdowały się wszędzie tam, gdzie środki z takich dofinansowań można wydatkować. I miejscem do dysponowania są tych środków jest na przykład baza usług rozwojowych, z której my też korzystamy. Przepustką, aby tam się pojawić, może być certyfikat MSUS, dlatego też tutaj jesteśmy. Chcieliśmy go zdobyć my, dlatego że jest certyfikatem tutaj naszym, lokalnym, małopolskim, a procedura jego uzyskania też jest stosunkowo szybka i dość przyjemna, pod warunkiem oczywiście spełnienia odpowiednich wymagań, ale akurat do tych wymagań za chwileczkę wrócę. O MSUS mogę powiedzieć praktycznie tylko pozytywnie swoje doświadczenia. Kontakt z WP zawsze był świetny, a my dzięki temu certyfikatowi z firmy o zasięgu lokalnym staliśmy się firmą o zasięgu takim ogólnopolskim, praktycznie bez dodatkowych kosztów, poza tam kosztem audytu. I teraz tak, trzeba sobie zadać pytanie, czy można by było zrobić coś lepiej w MSUS-ie? Ja tak sobie zadałem takie pytanie i uważam, że tak. Przewodnik po MSUS-ie ma 206 stron i to jest 200 stron ściany tekstu. Dla jednych mało, dla drugich dużo, no my przez to musieliśmy się przekopać, oczywiście zrobiliśmy to i ten certyfikat zdobyliśmy, ale ja nie byłbym sobą, gdybym nie zadał sobie trudu i nie sprawdził na przykład, ile potrzebuję stron przeczytać, aby przejść procedurę startową Airbusa A320. I ja wiem, już jest to 41 stron z obrazkami. Konstytucja 3 maja miała 8 stron, a tak sobie sprawdziłem, że książka o fizyce kwantowej, którą ostatnio czytałem, miała 400 stron. To taka ciekawostka. My na własne potrzeby przygotowaliśmy również proces organizacji szkolenia zgodnie z wytycznymi MSUS, który cały czas wisi u nas w biurze. Jest dla nas bardzo pomocny, chociaż zrobiliśmy go na własne potrzeby. Drodzy Państwo, to koniec tej mojej szybkiej, 7-minutowej historii. Przez kilka lat zmagań z wyzwaniami, z którymi borykamy się chyba wszyscy. Myślę, że każdy z Państwa znalazł też coś, z czym również się Państwo borykają.